Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. W tym momencie chodzi ekspres do kawy, więc to możecie słyszeć w tle. Jesteśmy no właśnie w temacie samochodowym i właśnie w naszym nowym samochodzie, jednym z naszych dwóch nowych, ale w sumie tego drugiego jeszcze nie ma, ale miał być, wymieniamy opony na zimowe i na nowe przede wszystkim, bo kupiliśmy go i dwie z przodu były już takie słabe, takie łyse, że tak powiem, a z tyłu jeszcze były spoko, więc zobaczymy w ogóle też jak będzie, jeżeli chodzi o sprzedaż tych opon. Czy w ogóle się one nadawały do sprzedaży, czy też do utylizacji? Jeszcze chciałem powiedzieć też, że dzisiaj musimy jechać wymienić klocki, bo my kupiliśmy samochód, w ogóle nie wiem czy mówiliśmy Wam, ale podjęliśmy decyzję, że zamiast jednego samochodu takiego lepszego, droższego, kupujemy jeden taki trochę droższy, a drugi po prostu... Chodzi o to, że w tej samej kwocie kupiliśmy nie jeden samochód, a dwa. Ale tak mniej więcej, że jeden za dwie trzecie ceny? Dwie trzecie, a drugie za jedną trzecią. Za jedną trzecią, nie na pół, tylko... I tego jedną trzecią jeszcze nie kupiliśmy. Ale prawie i to właśnie dzisiejszy film jest o tym oszustwie. A może pokaż przy okazji, bo zastanawialiśmy się nad zakupem takiego, który właśnie jest na wymianie opon. To może zrobimy... A zdecydowaliśmy się na tym, co właśnie stoi, czyli na nasz. Nie wiem, czy mogę tam... Dobra, to przez szybę tutaj pokażę. Dobra, intro. Więc kochani, tutaj mamy taki fart, ale nie będzie... Zobaczcie, tam stoi samochód, który my chcieliśmy i wzięlibyśmy, jeśli byśmy wzięli jeden. To jest... No widzicie, on tak wygląda. Pokazywaliśmy go na Instagramie. A nasz jest brudny, więc ja nie wiem, czego pokazywać. Ja poproszę kawkę, tak. A latte? Może być. A nasz jest tutaj. Nasz jest, można powiedzieć, że w takiej starszej wersji. I Oli, słuchajcie, Ola mówi, pokazuje, o zobacz, to ten, co mieliśmy kupić. Ona nie, brzydki, mówi, taki opływowy, nie to, co ten nasz, taki kwadracik. I powiem Wam, że... Ale wiesz co, powiem Ci, że ogólnie mi się bardziej podobają zawsze te opływowe, bo te kwadratowe się kojarzą z takimi starymi już, no nie? Tak. Ale powiem Ci, że na ten nasz, ja nie wiem, czy to jest kwestia, że to jest nasz i mi on się tak podoba, ale on mi naprawdę się podoba, no. Opowiemy Wam jeszcze, myślę, że nie w tym odcinku, bo ten będzie dotyczył do tego radomskiego oszustwa. No, a właściwie... Ja myślę, że nie tylko radomskiego, chyba możemy powiedzieć o bardziej takim oszustwie komisowym, które istnieje w Polsce. Bo to jakby, no, to nie jest pierwsza sytuacja. Mój mąż powiedział właśnie po tej akcji, o której teraz wam powiemy, że on myślał, że w Polsce już to tak nie działa, że już nie ma takich akcji. Ej, czekaj, bo masz brokat pod nosem. No. A jednak okazuje się, że są. W sensie to był taki zaskoczony, że nadal jakby wiecie, mamy XXI wiek, już minęło tyle lat, jakby od, on żyje na tym świecie od 43 i po prostu myślałam, że już nie ma takiej akcji. Bo wiesz, są te memy o tych sprzedawcach samochodów, wiesz, cały czas tam, że Niemiec płakał jak sprzedawał i tak dalej, no nie? I człowiek myśli, że to już jakby minęło. I okazuje się, że absolutnie nie, że właściwie nic się nie zmieniło. No że po jest... tej akcji to naprawdę, no... Hit. No ale po, a poprzedni model? Co model? No ten, co oglądaliśmy... Ten, co nie chciał odpalić? Ten, co nie chciał odpalić, a jak już odpalił, to go na boki bujało? No. I w idealnym stanie miał być? No to sama sytuacja. Bo tam jakby nie mamy, że tak powiem, dowodu, że pan to wiedział lub nie wiedział, nie? O, idzie pan Brzozowski. Słuchajcie, tutaj mamy opony. To są opony, które są właściwie, które mieliśmy założyć na samochód, ale ich nie założyliśmy, bo okazało się, że z poprzedniego samochodu pasują do tego, a one były lepsze. To jest długa historia, ale mniej więcej... Kupiliśmy jakby jakiś totalny shit, nie chcąc kupować shitu. Po prostu Kamil sprawdzał po opiniach i miały dobre opinie i kupił je, a pan powiedział w oponach, nie powiedział tego wprost, że są beznadziejne, ale sugerował, tak jak powiedział. Psycholog wam mówi, że nie radzi wam, ale wam radzi. Tak? Pierwsza rzecz, kochani, jest taka, że tak jak mówiliśmy, planowaliśmy kupić dwa samochody. Jeden widzieliście już na tym nagraniu. Jeżeli ktoś nie zna się na markach, nie zna się na tym, jak on wygląda, czyli pewnie jest takim, taką mną. Więc, moi drodzy, jest to Chrysler Town and Country, czyli taki Chrysler miasteczko country? I wieś. I jest z 2016 roku. No i co? Ostatni model tego samochodu, który w ogóle wychodził. Czyli najnowszy Town and Country. O, tak, zastanawialiśmy się nad Chryslerem Pacifica. Pacifica. No. But stwierdziliśmy, że po prostu weźmiemy dwa samochody. No to już mówiliśmy. No a, i teraz no właśnie, drugi samochód, moi drodzy. To jest ta jedna trzecia budżetu. Elektryk. No bo wiadomo, jakie czasy nadchodzą, tak? Trzeba będzie do centrum czymś wjeżdżać.
nie będzie czym wjeżdżać, więc trzeba będzie płacić jakieś, no nie podatek, coś tam od tych samochodów. Podatek, tak, podatek. Spalinowy. Podatek. To jest podatek? Co się nazywa podatek? Podatek, no. Aha, okej, jakaś opłata. No, danina, nie wiem. No właśnie, czyli to się nie nazywa podatek, no. Ja tam się nie znam. Haracz, różnie płacić, można to nazwać. Więc jakby trzeba się bronić, albo właściwie dopasować w pewnym sensie. No to, no, bardzo to nie jest dobre, no ale jest no dobre, życie jak życie, no to wiecie, no dopasować. Nieistotne. Tak. Stwierdziliśmy, że kupimy sobie elektryka, żeby było oszczędnie, czyli że będziemy naszą córkę wozić do przedszkola elektrykiem, potem docelowo też córkę i syna, a potem drugiego syna to już trzeba będzie wozić w całą trójkę, więc już będziemy znowu w Chryslerze. To nie, to wtedy już kupimy większego elektryka. Albo jakiegoś innego Chryslera. Zobaczymy. Na przykład, jak się zobaczymy to sprawdzi. Zobaczymy. Ale... No i teraz co? Zaczęliśmy szukać elektryka. Otóż, moi drodzy, Nissana Leafa, który ma bardzo, bardzo dobre opinie w sieci. Tak, tak twierdzi mój mąż, on to przeglądał, więc to jest na jego odpowiedź. Bardzo dużo filmów oglądałem, bardzo dużo oglądałem, czytałem opinii na jego temat. Jestem na forum Leafa też i no kurczę, ja tam nie znalazłem nic negatywnego na temat tego samochodu, oprócz tylko jednej rzeczy. Oprócz że tylko ma mały zasięg. Rzeczy. Tak, że ma mały zasięg. Kilometrowo. Tak. No tak. Pamiętajmy też jednak, że o oponach też czytałeś bardzo dobre opinie, prawda? A pojechaliśmy i wyszło jak wyszło. Ale teraz tak się trochę naśmiesznie. Dobra, i teraz tak, co z tym Nissanem, Nissanem Leafem? Szukaliśmy sobie tego Nissana, używanego tam 2012-2013 rok, zależnie od tego tam jaki by był przebieg. I pojechaliśmy oglądać pierwszego Leafa. Byliśmy tak totalnie podjarani. Czarny, pokażę Wam zdjęcie. On był czarny, tak? Czarny, o, bardzo no, ładny czarny, bardzo w środku ładny, beżowa tapicerka. No pokażę Wam zdjęcie, tak, właśnie z tego, dokładnie z tego komisu w województwie mazowieckim pokażę Wam zdjęcie. Dobrze. Tego Nissana. No i przyjeżdżamy do tego komisu, jest ten czarny samochód, my tacy zadowoleni, ha, 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 idziemy, pan bierze kluczyk i mówi, weźcie sobie, idźcie, zajrzyjcie, potem ja do Was przyjdę, dobra, my spoko. I ja mówię tak, czy ja jestem jakiś, coś w ogóle nie mam pojęcia o otwieraniu samochodów? Więc ja wtedy myślę, oczywiście tak, to jest Twoja wina, tak? No i zwykle wyszło, że to nie jest jego wina. Tylko, że coś nie działa. No i mówią tego pana wiązę, bo to nie działa. A pan mówi, o to może tam padła bateria w kluczyku, może ten, coś tam. No, no nie padła. Się, no nie padło. I co się wydarzyło? Ty opowiadaj, bo no pan go podłączył go kabelkiem, no i tam po... Nie udało się. Podłączył innym kabelkiem. Nie, po prostu długo. A, on po prostu zaczął się ładować jakoś. Alternatorem? Ale nie to. Ale najlepsze było to, że jakby... On nie był rozładowany w sensie bateryjnym, tylko w jakimś innym. Ja nie wiem, jak to się stało, ale w końcu udało mu się go odpalić. Mówi, no dobra, już jesteśmy, to chociaż się przejedziemy, tak? Mm-hmm. No i pojechaliśmy. No i Ola siedziała tak i trzymała telefon w taki sposób specjalnie tutaj. Specjalnie jakby, bo jakby takie wrażenie było, że tak, jak my to mówimy, koleboce, czyli kolebotało, czyli tak I jakby ja zaczęłam trzymać, nawet rękę tak brałam tak, i to było takie, wiecie, takie to taka delirka, tak, nie? To mniej więcej tak wyglądało, jak nim jechaliśmy, no nie? Także pierwszy komis, no podjechaliśmy i mówimy, pan co, no wszystko jakby spoko, tylko trochę im koleboce. Koleś tam się zaczął śmiać, więc o tyle, że było trochę na śmiesznie. W ogóle nie wiem, dlaczego my chcieliśmy jeszcze stamtąd w ogóle, zastanawialiśmy się, żeby wziąć tego Chryslera, jak ten Nissan Leaf, który miał taką dobrą opinię i tak no, ładnie ja był czułam, opisany. No bo ja nie czułam, że ten pan nas chciał szukać, jakby dla mnie to była sytuacja, że po prostu nie wiedział. No trochę tak to wyglądało, trochę... Ale nie wiem, czy to jest moje złudzenie, czy może czy tak było. Jakby nie mamy dowodów, że on chciał nas oszukać. Może chciał, ale jakby nie możemy... Znaczy, on nic nie udawał o tym Nissanie. On nie, nie no mówił, właśnie, że on jest cudowny, fantastyczny i tak dalej, tak? W przeciwieństwie do słynnego miasta Radom. Ale to było pod Radomiem, prawda? Zresztą nie czujcie też się jakby obrażeni, że jesteście z Radomia. To nie znaczy, że wy chcecie tam szukać wszystkich, tak? A dlaczego ten Radom tak ma? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Dreamy. Nie po raz pierwszy, bo możecie kojarzyć ich odkurzacze i roboty z naszych filmów. Tym razem chcemy Wam pokazać nowego robota Dreamy L10S Ultra. Nowy Dreamy radzi sobie doskonale z sierścią, kurzem czy okruchami. Automatycznie opróżnia swój zbiornik na odpady w stacji ładującej. Oczywiście jednocześnie odkurza i myje podłogi. Może omijać dywany, mając jednocześnie zamocowane nakładki mopujące, kiedy ustawimy to w aplikacji, lub po prostu podnosić te nakładki, kiedy wjeżdża na dywany. Stacja ładująca czyści też sama nakładki mopujące na gorąco, a następnie je suszy. Sama stacja jest wyższa, ale węższa niż w poprzednich modelach, więc zajmie mniej miejsca w domu. Nowy model wyróżnia też to, że posiada dozownik z płynem czyszczącym, dzięki czemu robot sam dozuje płyn. Nie musimy zastanawiać się, ile go dolać. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Ja tego nie wiem. Znaczy ogólnie ja zawsze wiedziałem, że miasto Radom słynie z zagłębia samochodowego. Tak, są takie rejony w Polsce, które są zagłębiami samochodowymi. Nie, bardziej Wielkopolska.
No myślę, że bardziej Gorzów, Poznań Gorzów w Wielkopolsce jest. Ale bardziej bym powiedział, że Gorzów Wielkopolski niż sam Poznań. Dobrze, nieważne, no. To nie jest istotne. Są takie miejsca. Tak. I? No i właśnie. No i to jakby pojechaliśmy po tego... Ale nie, ale jesteśmy mądrzy, bo, że tak powiem, pomni tego, co się wydarzyło w poprzednim komisie. Zadzwoniliśmy tam wcześniej i powiedzieliśmy, proszę pana, ja bym bardzo chciał, żeby pan podładował ten samochód, jak my tam będziemy, żeby on był podładowany. Naładowany w pełni nawet, ponieważ naładowany. Wiedzieliśmy, że powrót z... obok Radomia do naszego miasteczka, Town and Country naszego, obok Warszawy, będzie taki, że nie dojedziemy na jednym naładowaniu, więc Kamil wiadomo, żeby nim wracał, zatrzymałby się na jakimś ładowaniu, no ale fajnie by było, żeby jednak na maksa dało się przejechać. Jakbym miał dobrą bardzo baterię, a ja bym jechał oszczędnie, to może bym dojechał. Dlatego ty byś jechała, nie ja, bo ja bym nie dojechała. Tak. No. No i co? Przyjeżdżamy, słuchajcie. I co było wtedy? No i przyjechaliśmy. No i jeden pan nam mówi, dobra, to zaraz kolega przyjdzie tam, to idźcie sobie pogodzić. Macie kluczyki, tak tradycyjnie, tak. Macie kluczyki, idźcie. I co, udało się otworzyć go? Udało się. Udało się otworzyć? Mało tego, udało się go odpalić. No tak. I odpalamy. A tam zasięgu 40... na 43 km. I ja wtedy mówię, ja no nie, w sensie, to się wypika, tak? Tak, Ola tak powiedziała. I mówię, znowu? Znaczy nie znowu, tylko znowu coś na tej zasadzie, no nie? No dodatkowo było widać, że ten samochód bardzo długo stoi, miał zardzewiałe tarcze hamulcowe. Ja tam Oli już pokazywałem, patrz, ten stoi długo, ten krótko, ten tak, długo, ten krótko, patrz, ten zardzewiały. Ola, o tamten, nie, tamten kołpaki ma, to nie tak. Pojechaliśmy na jazdę próbną, pojechaliśmy mimo wszystko. No bo stwierdziliśmy, bo nam zależało bardzo, że chcieliśmy ten samochód kupić, ale stwierdziliśmy, dobra, jak wszystko będzie super, najwyżej trudno, przyjedziemy po niego jutro czy pojutrze, no już trudno, tak? Uwaga, najtańszy samochód w województwie mazowieckim, jeżeli chodzi o Nissana Leafa, nieuszkodzonego i zarejestrowanego w Polsce. Tam, na tamten moment 27 900 zł. Tak, dokładnie. Bardzo tanio, okazja, naprawdę okazja. Dlaczego? No bo kto z Radomia, tam w Radomiu, no nie są aż tak popularne, ciężko dojechać do Warszawy, tak to sobie tłumaczyliśmy, prawda? Więc stwierdziliśmy, że my już nawet damy na niego, za niego zaliczkę. Naprawdę był w bardzo dobrym stanie, wszystko było super. Pan nam też mówił o nim same super rzeczy. W ogóle opis, jeżeli chodzi o komis na stronie, rewelacyjny, zakupy bez stresu. Dajmy tutaj ten opis. Nie, nie damy, nie, bo nie chcemy też, żeby tam ludzie dokładnie wiedzieli, co to jest, tylko tak będziemy dawać poszlaki, tak? Dobra. Że lubią frytki w tym komisie na przykład. A od razu mówię, że na popularnym serwisie to jest w ogóle, że ten, jakby ten komis, to w rzeczywistości na tym popularnym serwisie to nie jest ten komis. Jak to? Na inne dane jest ten samochód. Na dane kogoś innego, innego komisu, nie wiem czyje. No tak, no bo przecież wiesz co, o co chodzi. Ja wiem, ale dobra. A, okay. Dobra, ty idziemy dalej. Ty nie wywoź mi tutaj z kadru. No więc wiedzieliśmy, super, fajnie, no dobra, to w takim razie my byśmy po niego jutro przyjechali, tylko prosimy, żeby był do pełna naładowany. Bo jakby ja powiedziałam, bo wie pan, jakby no dzisiaj się panu nie udało, tak? No. Co, ja wam mogę wam go w ogóle podwieźć, w ogóle dam, na lawecie go wam przywiozę. Ale chcieli za to dużo kasy, więc... Ja myślałam, ale za darmo, w sensie w cenie? No, jeżeli nie negocjujemy, to tak, a jeśli negocjujemy, to nie. No więc my negocjowaliśmy, więc... No i wyszło, że nam za 27 dadzą, czyli 900 mniej, no to nie będę chciała, nie chcę płacić 900 za lewetę, nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, nieistotnie, nie, po prostu stwierdziliśmy, że bardziej wolimy, lubimy jeździć, przyjedziemy sobie tym naszym Chryslerem 2 godzinki, sobie wrócimy 2 godzinki, będzie fajnie w trasie, to się posłuchamy jakieś muzyczki i wszystko fajnie, tak? A tak no. Swoją drogą jeszcze chciałem powiedzieć, że tak powiem, car tour tego pojazdu na pewno zrobimy. Co? Car tour. A, car tour. Bo on jest... Myślałem, że jakieś słowo, którego nie jego, znam, samochodowe. Jego funkcjonalność, my się tak jaramy tą funkcjonalnością, ale ten dobra, nie o tym, nie o tym. Car tour będzie trwał dłużej niż home tour. Być może i nie, tak. Żartuję. Jak ja będę go prowadził, to tak. Ale żeśmy się poprawili, car też tour. Chyba się cieszymy. Jakaś część samochodowa car tour. Nieważne. I teraz jak co? Carrefour. Ja mówię dalej. No i stwierdziliśmy, dobra, no to tak, wie właśnie pan, chciałem powiedzieć, że ty dalej. Bo ja zostawię zaliczkę, tylko jakąś byśmy taką symboliczną zostawili, 200 wydaliśmy i my jutro po niego przyjedziemy, tylko no, musi być naładowany ten. No. A, i jeszcze miało być tak, że zaliczkę pan mi zwróci następnego dnia i ja zapłacę wszystko przelewem, no bo ja to brałam jakby, tak trzeba po prostu było, bo wiecie, nie można za bardzo płacić gotówką jakby w tym kraju, no i tak dalej. Nieistotne. Co było dalej? Pojechaliśmy. Ale byliśmy wcześniej niż chcieliśmy być, bo mieliśmy być chyba w ogóle z dziećmi tam jechać, jakoś późno, ale okazało się, nie, że... Nie, mogli wtedy, ale jakby to... Nie, okazało się, że my możemy być tam na 13. Mhm. Tak, i jakby było potwierdzone, że będziemy między 13 a 13.30, było umówione, tak. Potwierdzone, bo ja tam zadzwoniłam, że będzie naładowany i tak dalej. No i dobrze, przyjeżdżamy 13.25, jesteśmy pod bramą. Pod bramą, ponieważ, kochani, brama była zamknięta od komisji. No więc ja dzwonię do pana, który wcześniej ze mną rozmawiał poprzedniego dnia,
ten, co jakby nam sprzedawał w cudzysłowie tego lifa. No i dzień dobry, gdzie pan jest? No wie pani co, bo tu ważna sprawa, muszę nam wyjść i jakby będę za jakieś, nie wiem, 10-15 minut. Ja mówię, no okej. Okay. Mogłam wtedy powiedzieć, że jakby what the fuck, ale nie powiedziałam, bo jakby nawet jeszcze nie wiedziałam tego, że jesteśmy aż tak w niedoczasie. Tak, no i tam jeszcze było dalej, oni nie przyjeżdżali, nie przyjechali w tym czasie, którym mieli przyjechać. Pamiętam, że zapytałem ciebie, trochę z lekką dozą niepewności, zapytałem Oli, jedziemy stąd? Ale to było takie trochę takie, jakby nie czułem pewności, że tak na 100% chcę stamtąd pojechać. Aha, no tak. Już nie, ale to pamiętam, ale dobra, nieważne. I ja już byłam teraz bardziej wkurzona, wtedy Kamil był wkurzony na mnie, bo jakby byłeś trochę, nie oszukujmy się, byłeś taki, bo ty nie lubisz, jak ja się denerwuję, bo wtedy ja ciebie denerwuję. Nie, ja nie lubię, wiesz co, ja nawet jeżeli jest taka sytuacja sporna, niefajna, to ja wolę być spokojny, a robić swoje, no nie? Ja nie. Ja muszę od razu, ja od razu na nóżę. A ja nie. No i w każdym razie, właśnie, dlatego my się często w tej sytuacji chyba nie zgadzamy, ale nie to, że się kłócimy od razu, ale czasami się kłócimy, ale nieważne. I co było? No i minęło tam, nie wiem, 20 parę minut, więc ja dzwonię znowu. I mówię, dzień dobry, mówi pan, że będzie pan za 10-15 minut, no jakby nie ma pana, o co chodzi, ile mamy tu jeszcze czekać, dlatego że... I to nie byłam wcale niemiła. Ja to wam teraz mówię, to jeszcze jest mniej miłe niż było. No bo jakby mamy też dzieci, które są z nianią, drugie dziecko jest, trzecie dziecko jest w przedszkolu, musimy wrócić do Warszawy na czas po prostu, no stąd moje pytanie, bo czekamy jednak tutaj długo. No i ten pan do mnie mówi mniej więcej coś takiego. No ale to wie pani, to jest taka branża, że ja tutaj no musiałem wyjść, nagle mi coś wypadło, no jakby no to też musiałem... Są też inni klienci. Tak, oni coś takiego, że są też inni klienci, coś tam. I sobie myślę, że co? W sensie, że ty do mnie mówisz, nie? W sensie ja byłam taka... Okej. Okay. I tu już się zapaliła kolejna lampka, nie? No bo nie dość, że się spóźniają. Wcześniej nie naładowany ten samochód dzień wcześniej, tutaj coś. No i te lampki się tak zapalały i z jakiegoś powodu, nie wiem, z jakiego, dalej my nie rezygnowaliśmy. Wiesz, bo jak człowiek, jak już jesteś o krok... Na końcowym etapie, tak. To jest najgorsze. Najciężej się wycofać. Tak, dokładnie. Bo już tyle załatwiliśmy, nie? No i słuchajcie. No i co było dalej? Oni mówią, to my już zaraz będziemy za chwilkę. Mówię, ale za ile, proszę pana? No mówię, no za chwilę będziemy. On mnie zaczął mi sylabować, rozumiecie to zdanie. I w tym momencie ja się rozłączyłam, bo ja powiedziałam, ja nie będę z nim rozmawiała. Ja powiedziałam do Kamili, ja się musiałam rozłączyć, bo ja po prostu bym wybuchła. I dobra, nieważne. On przyjechał jakiś typek, ale to w ogóle nie był ten typek. Ale otworzył bramę, więc wjechaliśmy. No i patrzymy, przyjechał, ale jakby zanim wjechaliśmy, zanim, bo on szybko wjechał, to już go nie było w tym samochodzie, ale biuro też było zamknięte. No i więc, sobie palić. Więc ja mówię, dobrze, ja po prostu wychodzę, zobaczę, gdzie on stoi, bo widziałam, że on wystawał, że tak powiem, tak zawinkla, więc mówię, podejdę. I się okazało, że on sobie pali papieroska, nie? Nie wiem, dzień dobry, pan co, bo przyjechaliśmy po tego lifa, tak jakby z panem takim drugim rozmawialiśmy i jakby mieliśmy tutaj być, jesteśmy już spóźnieni, ta niania w ogóle czeka, a on... Aha, to wie pani co, bo tu kolega właśnie podjedzie tym lifem tam za parę minut, za chwilę podjedzie, to ja już tam formalności możemy zacząć tam ogarniać w biurze ten... No i on zgasił tego papierosa chyba, czy tam dokończył, już nieważne, i poszedł do tego biura ogarniać, włączyć komputer i tak dalej. No i za kilka minut przyjeżdża ktoś, i to chyba znowu nie był ten typ. Nie, przepraszam. To był już. Przyjeżdża typek. Ale ten on. Ale nie lifem. Ale nie lifem, tylko jakimś innym. No i biegnie, bo my siedzimy w samochodzie, on biegnie. No więc jak już biegł do tego biura, no to ja, my wychodzimy, poszliśmy do tego biura, siedziało tych dwóch typków. Ja mówię, no dzień dobry, jakby fajnie, że w końcu się widzimy. No i jakby dzwonili się z innym typkiem, jeszcze z trzecim, który był w tym lifie, w sensie miał tego lifa. Nie, ty poszłaś, bo nie. A propos zaliczki, po papier. Jeszcze nie poszłam, to jeszcze nie był ten dobra. Moment. A, okej, okay, no. Nie, najpierw było tak, że zadzwonili oni do tego właściciela tego lifa. A czy w ogóle okazało się, że oni nie są właścicielami, tylko jest jakiś inny właściciel? Znaczy właścicielami, w sensie myśleliśmy, że skoro to jest komis, to stoi w komisie, no to oni ogarniają wszystko między nami już jakby, bo już... No i tyle, no co nas obchodzi, to jest właściciel, w ogóle tak? Zaczęli zwalać na tego właściciela, że coś tam jest nie tak, w ogóle, że... Ja mówię, aha, czyli jak to, czyli mniej więcej to było takie, ja nie pamiętam też szczegółów, no to jest nieistotne, bo liczy się jakby efekt. Ja mówię, aha, czyli to państwo, my przyjeżdżamy po samochód, ale jego tu właściwie teraz nie ma, to jakby o co chodzi, to gdzie on jest? No właściciel nim przyjedzie za chwilę, bo on tam ma jakieś tam polisę ma do niego, coś tam, on fakturę przecież musi wystawić. Pani nie wie. Tak. No i jakby... Trzeba, żeby fakturę wystawić, to trzeba jeździć tym samochodem. No tak. Inaczej się nie da. Jak to tak powiedział? Nie, ja tak mówię, to jest ironiczne. Więc ja mówię, aha, czyli ja przyjechałam tu kupić samochód, a wy nawet nie macie dokumentów do niego. Oni, no mamy. Nie mają, bo jakby nie było polisy, tak? Nie było tam faktury ani nic. Dobra. I oni mówią, właściciel przyjedź za chwilę. Ja mówię, dobrze, co to jest za chwilę? No, już jedzie.
Mówię, dobrze, ile ma do nas kilometrów? Po pierwsze, to jest czasowo, po drugie, zmarnuje nam kilometry, prawda? Które my musimy wrócić do Warszawy, a i tak będzie problem, żeby wrócić do tej Warszawy. No i 5 kilometrów. No dobra, to jeszcze pół biedy, no bo 10 kilometrów, spoko. Ale nie byli mi w stanie powiedzieć dokładnie, za ile on będzie. No i właśnie ten pan, który docelowo z nami rozmawiał pierwszego i drugiego dnia, mówi, że wie pani co, no, on miał jedno zadanie, miał tylko dzisiaj dojechać do 12, tutaj przywieźć samochód i on nie dojechał. Więc ja sobie myślę, no i co mnie to interesuje, no nie? W sensie wiecie, on jeszcze zwalał na tego typka, gdzie jakby ja czekam tutaj, kurde, ja już nie wiedziałam, co mam robić, już nie żeśmy przedłużyli. Też było nam głupio, bo to była drugi dzień z rzędu, bo poprzedniego dnia też coś tam się nam wydarzyło. Jak nie trzeci. Nasza nie też ma swoje dzieci i tak dalej. Nie wiedzieliśmy, czy będzie mogła zostać. To jest od razu stres. I nadal, przedłużając ją o pół godziny, gdzie już dłużej na pewno byśmy nie mogli, nadal byśmy nie zdążyli tego ogarnąć prawdopodobnie już. Więc ja już byłam, tylko siedziałam jak na szpilkach i już wiedziałam, że to kwestia minut, że wyjdziemy po prostu, bo nawet nie chodzi o to, czy my chcemy, czy my nie chcemy kupić tego samochodu, tylko po prostu nie zdążymy. Potem za chwilę ja poszłam do samochodu po taką kartkę a propos zaliczki. I przyniosłam tą kartkę, żeby odebrać zaliczkę, te 200. No i ten typek mi oddał te 200. I w międzyczasie, kiedy mnie nie było, to co się wydarzyło, kochanie. A, no więc ten kurczę, jak go nazwać? Typek. Ten jeden z tych typków zadzwonił do tego, co miał przyjechać tym lifem, a że byliśmy w biurze, gdzie było bardzo cicho, nie było żadnej muzyki, tam szczęście. Mhm. No to on mówi, no i tam wywiązała się jakaś między nimi rozmowa, bardziej takie, że no ale o co chodzi, ale ten... Oni w ogóle byli na ty, to byli jacyś kumple. Tak, nie? Tak, to byli kumple na 100%. Siema, jak tam jedziesz już, to było na tej zasadzie, nie? Dokładnie. Skąd jeszcze nie było cię przy tej rozmowie? Była, ale byłam na początku, jak mówił, no tak, siema. No właśnie. No i usłyszałem jedno w słuchawce. A dokładnie, ta bateria jest... No więc wtedy tak, ja wracam i Kamil... Ale uwaga! No. Nie. Bo tamten powiedział mu, dobra, nieważne, przyjeżdżaj. Okej. Okay. Tak, i potem jak ja wróciłam... Inaczej mówiąc... No dobra, opowiedzmy całą historię do końca już, tak? Tak. Więc jak ja wróciłam, no to mniej więcej jakby jeszcze w ogóle byłam w trakcie przepisywania od razu numeru konta tam do tego, żeby zrobić za chwilę przelew, oczywiście jak samochód będzie na miejscu, żeby zapłacić. I też dostałam już dane tego pana, który jest właścicielem, no bo on miał wystawiać fakturę, więc ja miałam mu zrobić przelew i jakby jest to po prostu inny komis, tak? Inny handlarz, bo jego dane są po prostu w jego firmy, która sprzedaje samochody używane, czyli komis, czyli handlarz. I jakby, no właśnie, miałam robić ten przelew niedługo, no i w tym momencie i Kamil siedział na kanapie, siedziałam przy stoliku jakby z tymi panami, w sensie przy takim biurku. I Kamil mi pisze, dobra, dawaj, spadamy stąd, bo jakby... Potem już dostałaś zwrot zaliczki. Dostałam zwrot, nie dostałam te 200, więc już byliśmy na zero. I Kamil napisał, ej, dobra, wychodzimy. No i jakby w sumie Nie napisałem, ej, dobra, wychodzimy. No, ale napisałeś coś takiego. I ja wtedy byłam taka, czemu? I już mi chyba nie odpisałeś? Odpisałem. Czy... Dobra, nieistotne. I nagle Kamil wyszedł, nie? I ja wtedy mówię, to ja na chwilkę zaraz wracam, nie? Ja poszedłem odpalić silnik. Rozgrzać samochód, nie? A ja wtedy... Byłam taka... Ja jeżeli... Otworzyłem drzwi i Ola wsiadała w locie. Nie, ja tylko się upewniłam, że wszystko zabrałam, że dowód im podsunęłam z powrotem tego ich samochodu, że 200 mam w kieszeni i jakby byłam taka, no to ja za chwilkę wracam. Tutaj. Tu. A, tak. I ja za chwilkę wracam, tak? No i jakby ja wyszłam i nie wróciłam. I słuchajcie, po prostu stamtąd uciekliśmy. Znaczy uciekliśmy, nikt nas też nie gonił, oczywiście, tak? Ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego nie zostaliście i nie powiedzieliście im tego wprost. Ja może bym nawet to zrobiła. Ale pewnie. Znając życie, wiem, że to miałoby... Znaczy to byłoby kompletnie bez sensu. Jeżeli ktoś się posuwa do tego, że chce nas zrobić na 27 tysięcy, bo ten samochód nadawałby się na złom, z tą... tak jak oni to powiedzieli, no, zepsutą baterią, no byłby do niczego po prostu. Zostalibyśmy oszukani na 27 900. Nie, o to chodzi po prostu. Nie, po co w takiej sytuacji stawiać granice i mówić, no bo słyszeliśmy, że pan rozmawiał i że bateria jest na i tak dalej. Po co? No i co z tego? Mamy tutaj do czynienia z oszustami, to nam nic nie da po prostu. Tak, a on by powiedział, nie, bo to chodziło o to, że nie nadawałem. Jakby wiecie, i to by była rozmowa z głupkiem. Nie? W sensie to kompletnie było bez sensu po prostu. Więc... odpuściliśmy sobie to, pojechaliśmy i nawet jeszcze rozmawialiśmy w samochodzie o tym, że ja mówię, jak się skapną, że nas nie ma, to zadzwonią, nie zadzwoni ten typek z tego komisu, a Kamil mówi, nie zadzwoni. Ja mówię, zadzwoni. No i oczywiście, kto miał rację, nie zadzwoni, bo oszust nie zadzwoni do ciebie, żeby powiedzieć, wróć, żebym cię oszukał. Ja myślałam, że zadzwoni, powie, o co chodzi,
żeby jakoś tak się wybielić chociaż? Nie, on myślę, że ja po prostu wiedziałem, że oni się skapnęli, że ja usłyszałem, po prostu. No i następnym razem włączą radio w biurze, żeby inni nie słyszeli. Jaki błąd popełniliśmy? Jaki błąd popełniliśmy? Mieliśmy intuicję od samego, znaczy nie intuicję, mieliśmy od samego początku już dowód na to, że oni są nieodpowiedzialni, nie realizują tego, na co się umawiają, czyli na przykład nawet tak. Pierwszy dzień, że nie naładowali tak. tego auta. Tak, tak, tak. Tylko wiecie, to tak jak czasami nawet czyta się komentarze na YouTubie, że nie wiem, powiedzmy, że ktoś może powiedzieć, że na przykład się czepiamy czegoś albo coś. I teraz ja miałam w głowie, nie chodzi o same komentarze, ale już miałam w głowie, że no dobra, nie naładowali raz, no to jest komis, jakby wiesz spoko. Co? I zawsze człowiek sobie tak tłumaczy, nie? Na zasadzie, dobra, przecież możemy przyjechać jutro i tak dalej. A to już jest lampka. Wiesz, jaka jest tutaj sytuacja? Nie. Że trochę lepszy sprzedawca w komisie wydaje ci się mega fajną osobą. Że tutaj tak naprawdę normalność w komisie uznajesz za coś niesamowitego. Tak. A to, co tam było, uznajesz za normalność tak naprawdę. Czekaj, czyli że co? Że złe zachowania komisowe uznajemy w Polsce, w naszym środowisku, jako coś normalnego, bo tak tacy są ludzie... Tak jak idzie do mechanika, to jakby nie wymagasz od mechanika, że będzie się zapyta się, co u Ciebie i zaproponuje Ci kawę, bo mechanik nie zaproponuje tej kawy, tak? Nieprawda, nie każdy. Nie każdy. Generalizuj. Tak, nie generalizuj. Ale jednak w większości. No dobra, albo nie. Idziesz do urzędu i nie oczekujesz, że ktoś będzie dla Ciebie zajebiście miły w ogienku. Ja tego oczekuję, a to, że rzadko się zdarza, to inna sprawa. Ja już tego przestałam oczekiwać. Nie, nie porównujmy, generować. Nie generalizujmy. Natomiast z komisami, w sumie nie generalizujmy, ale z komisami tak robimy. W większości z tymi kochanie, komisami... Kochanie, twarz na nagranie. Moja twarz. Tak. W większości z komisami faktycznie tak jest, właśnie jak nam się zdarzyło. Ja myślałem, że to jeszcze w ogóle nie jest tak, a już mówiliśmy o tym. I teraz, dlaczego też, jakie popełniliśmy błędy? No właśnie ta intuicja, że to było dużo tam tych jakby sygnałów, że coś tych będzie lampek, nie tak. Tak. Tych lampek. Później na następny dzień jeszcze pojechaliśmy do Łodzi, gdzie w ogóle oglądaliśmy Fiata 500. On w ogóle okazał się całkowicie za mały, bo to też nawet na te dojazdy byłby za mały, bo fotelik się ledwo co mieścił. Masakra. No i też koleś no po prostu no kłamał. I też elektrycznego. No kłamał. A ten, no bo ten następny? On mówi tak, no on mówi, że to jest jego prywatny w ogóle. I może i był jego prywatnym samochodem. Ale dodatkowo jeszcze stało jakieś 20 samochodów na jego posesji i on mówi, no bo my tam jeszcze zajmujemy się dodatkowo naprawą. I później się wygadał, że no w sumie to jeszcze mamy 3 elektryki. Ja tak myślę, 4? To każdy ma w rodzinie elektryka. I on mówi, no żona to właściwie jeździ tym takim, który tym Upem, Volkswagenem Upem, który stał gdzieś tam z boku i tak naprawdę był zaśnieżony cały i widać było, że nikt nim nie jeździ, tylko czeka na sprzedaż. I teraz dlaczego o tym mówimy, bo my chcieliśmy jechać do tej Łodzi obejrzeć prywatny samochód tak. I myśleliśmy, że jest prywatnie i jakby to, co mówił przez telefon, no to wskazywało i na Otomoto też to wskazywało. I opis tak. Na to wskazywał i po prostu jedziemy i patrzymy i wjeżdżamy, a tu handlarz. Nie? I to było takie no way. Całe szczęście przy okazji jechaliśmy tam z dziećmi do Candy Parku, więc jakby to było wszystko, bo to było bardzo blisko, no nie? Dokładnie. Nie no wiedzieliśmy, że to nie taki, będzie zmarnowany czas. Efekt jest taki, że dalej nie mamy auta, tego drugiego. I szukamy. I szukamy i się boimy. Ja po prostu już mam dosyć. Dziękujemy za oglądanie. Napiszcie, czy mieliście jakieś takie przygody mechaniczno-samochodowo, jakieś komisowe. A już wiemy z Instagrama, że tak. No w sumie wiemy z Instagrama, ale napiszcie w komentarzu, poopowiadajcie nam, będziemy czytać. Widzimy się w kolejnym filmie i pamiętajcie o linku do robota w opisie. Ucząc się na naszych błędach, tanie jest drogie.